już w niedzielę dożynki gminne w Brzostowie. Z tej okazji mieszkańcy wymyślili różnego rodzaju kukły, które postawili przy drodze. Postanowiliśmy się dowiedzieć o nich więcej od sołtysa Brzostowa, pana Piotra Szymczaka. Pomysł urodził się na zebraniu wiejskim. Ktoś podrzucił tutaj takie hasło, żeby na początku wsi, z jednej, z drugiej strony, także na środku, zrobić kukły, które by tutaj nas promowały, jako że mamy tutaj dożynki gminne. I napędziła się jakoś ta machina cała. Ludzie po prostu wychodzą z coraz lepszą inicjatywą. Nie wiem, gdzie to podpatrują, sam już nie mam pojęcia, ale kukły z dnia na dzień robią się coraz fajniejsze. Twórcami, sami mieszkańcy, wena twórcza. Wszystko sami mieszkańcy. Chodziło tu bardziej o to, żeby nadać tym dożynkom taki urok tego całego święta rolników, żeby po prostu wszyscy, którzy przejeżdżają, zauważyli, że właśnie to tu w Brzostowie, w tej małej miejscowości, coś się dzieje. Będzie się działo bardzo dużo, dożynki nie są takie duzinkowe. Mamy tutaj kowala z prawdziwego zdarzenia, teatr ognia wieczorem, gwiazdę wieczoru, jagodę. No, cały czas będzie się działo. No, na początku wiadomo, obrzędy. Będzie też msza święta, no i cały ten obrządek dożynkowy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Jaraczewo, ale także Jarocina i Żyrkowa. Wszyscy, którzy to oglądają, zapraszam bardzo serdecznie. Na pewno Państwo będziecie zadowoleni i nie damy tutaj Wam powodu, żeby się zawieść na nas.